dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę wrzos. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania. Wrzos zwyczajny lub wrzos pospolity to jedyny gatunek rośliny wieloletniej z rodzaju wrzos należącego do rodziny wrzosowatych. Występuje prawie w całej Europie i przyległych obszarach Azji i Afryki oraz jako zawleczony na innych kontynentach. W Polsce jest to gatunek pospolity. W Europie największe wrzosowiska spotykamy w Szkocji, Irlandii oraz Norwegii. Wrzos w naturalnym środowisku rośnie w różnych warunkach wilgotnościowych, ale zawsze na glebach kwaśnych i ubogich. Tereny leśne i bagienne najczęściej są przyswajane przez wrzosy. Początkowo roślina rośnie i rozkrzewia się rosnąc pionowo ku górze. Okres ten trwa w zależności od siedliska do 4-6 roku życia. W następnym okresie życia, do wieku lat kilkunastu, krzewinka rozrasta się na boki, przybierając formę poduchowatą. Po około 14 roku życia rośliny w części środkowej, najstarszej, zaczynają żednąć. Wrzosy kwitnąć zaczynają już w drugim roku życia, ale największy udział pędów kwitnących występuje u roślin siedmioletnich. U odmian ogrodowych wrzosy mogą kwitnąć od czerwca do listopada. Jest to roślina mocno miododajna. Wrzosy są zimozielone i odporne na mróz. Stanowisko najlepiej słoneczne. Podłoże musi być kwaśne i przepuszczalne wodę. Wrzosy nie lubią być zalane wodą, gdyż może spowodować to zamarcie rośliny. Warto przycinać wrzosy na wiosnę, a najlepiej w kwietniu. To bardziej zagęści roślinę i spowoduje lepsze kwitnienie. Wrzosy sprawdzają się jako rośliny okrywowe, w ogrodach skalnych, na obrzeżach rabat i dróg ogrodowych. Mogą być sadzone w wieloletnich kompozycjach w pojemnikach na balkonach i tarasach oraz jako ozdoba grobów.